Braterstwo, będziemy kontynuowali nasze rozważania psalmu 119. Jesteśmy już dosyć bardzo daleko w naszych rozważaniach, ponieważ doszliśmy do wersetu 167. Ale kilka słów przypomnienia na początek, tak? Może nie takie przypomnienia, jak mieliśmy jakiś czas temu, że nam godzinę czasu przypomnienie zajęło, ale chociaż troszeczkę, żebyśmy bardziej wiedzieli, o co chodzi. Czyli tak, czemu nas w ogóle interesuje psalm 119? Psalm 119 ma bardzo ciekawą konstrukcję, tak? Jest bardzo długi i jak się okazało, składa się z 22 części po 8 wersetów w każdej części. I co ciekawe, w języku hebrajskim każda z tych części wyróżnia się od innych tym, że zdania, które są w niej w oryginalnym języku, rozpoczynają się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego, tak? Czyli są 22 sekcje po 8 wersetów, tak? 8 zdań, w których każda z nich zaczyna się na właśnie taką samą, ale kolejną literę alfabetu hebrajskiego. No i co z tego? A no to z tego, że okazuje się, że alfabet hebrajski różni się, ma taki wyróżnik, że on ma swoje znaczenie, że każda litera w alfabecie hebrajskim ma, oprócz tego, że ma wartość numeryczną, tak? Alef to jest 1, bet 2 i tak dalej, i tak dalej, to każda z nich także ma pewne swoje znaczenia. I te znaczenia tam są nieprzypadkowe i że one nie są przypadkowe i że są sankcjonowane przez Biblię, że rzeczywiście takie znaczenia te litery mają, można właśnie zobaczyć 119, ponieważ te sekcje ukazują te różne znaczenia tych liter alfabetu hebrajskiego. Tak? Z różnych punktów widzenia jest ta litera, znaczenie tej litery jest omawiane. Czyli nie to, że ktoś sobie wymyślił i jakiś człowiek sobie podał, że o, proszę bardzo, to teraz będziemy tak rozumieli tę literę i to jest tyle. Nie. Okazuje się, że te znaczenia tych liter są ukazane w Biblii, tak, z różnych punktów widzenia i dzięki temu można zauważyć, że one tam rzeczywiście są. Tymczasem, bo my korzystamy z takiego pliku, prawdopodobnie to jest jakiejś grupy darbystów, tak, czyli takiej grupy religijnej, która w Polsce tam ona owszem jest, ale jakoś tam nie jest jakoś tam bardzo powszechna. I mimo, że korzystamy z tego pliku, no to zauważamy, że oni nie wszystko zauważyli, tak? Nie wszystko dobrze zrozumieli i sobie rozszerzamy ten temat zgodnie po pierwsze z naszą dotychczasową wiedzą, po drugie z literaturą, no po trzecie z tym, co widzimy w Biblii, tak? I z tym, co zauważyliśmy. I przypomnijmy sobie w ten sposób, że oprócz tego, że ten psalm dzieli się na te 22 sekcje po 8 liter, to się okazuje, że te 22 litery alfabetu hebrajskiego dzielą się na 3 grupy po 7 liter i na koniec jest jedna litera, która jest taka oddzielna. I te litery, tak jak nam wyszło w rozważaniach, są poukładane troszeczkę na wzór hebrajskiego takiego świecznika siedmioramiennego, tak zwanej menory. Tak? To jest na zasadzie menory. Gdzie, tak jak widać tutaj na obrazku dla tych, którzy są z nami na bieżąco, bo jak nie, to trzeba sobie poszukać w internecie i sobie poszukać menory, czyli siedmioramienny świecznik, że w tym siedmioramiennym świeczniku środkowy, tak, ten rdzeń jest troszeczkę większy od innych, tak? I tak jakby oświeca te 3 wcześniejsze i 3 późniejsze, co oznacza tutaj w naszym przypadku, że 4. litera tłumaczy, o co chodzi w pierwszym, w tych 3 poprzednich literach i o co chodzi w drugich, w tych pozostałych 3 literach, że to jest takie, tam jest taka litera podsumowująca dany
daną część tematyczną, jest ona dochodzi z pewnego punktu widzenia. Teraz będziemy to przypominać i będzie to można łatwiej zobaczyć. I patrząc się na te litery, jest litera Alef. Alef to jest Bóg. Alef, litera Alef ma znaczenie Bóg. Alef to jest jeden, tak? Ten, kto jest jeden w Biblii? Bóg, prawda? On jest też pierwszy i tak dalej, najważniejszy. W wielkim skrócie, żeby też nie powtarzać tych naszych rozważań. Bet. Bet, stworzenie, tak? Albo Jezus, tak? Albo jeszcze w inny sposób. Tutaj ten kształt tej litery, Żydzi mówią, że to jest, on przypomina kuczkę, tak? Czyli ten namiot. Albo inaczej jeszcze stajenkę, w której urodziło się słowo, tak? Konkretnie. Więc chodzi o Boże Słowo, które zamieszkało w ciele. Gimel. Gimel to jest poselstwo. Poselstwo konkretnie Eliasza, albo Duch Święty, albo jeszcze no, podróż. To Gimel w starohebrajskim to jest, ona jest, ten kształt tej litery jest ciut inny i ona przypomina wielbłąda. I oni mówią o tej literze, że to jest właśnie wielbłąd. I jak się czyta fragmenty biblijne, tam z podróżą, Abraham wysyła swojego sługę po żonę dla swojego syna, tak? W symbolu Pan Bóg wysyła Ducha Świętego po oblubienicę dla Jezusa, tak? Żeby było, to co, on tam idzie z tymi wielbłądami. No i w każdym razie to jest poselstwo. Czwarta litera, dalet, oznacza drzwi, tak? A drzwiami jest co lub kto? Jezus. Jezus. Drzwiami jest Jezus. I teraz... Jezus mówi o sobie, że... Jezus mówi o sobie właśnie, że ja jestem drzwiami, tak? Wejdźcie przez nie. I to w tym momencie się składa, że aha, tu są jakieś drzwi, a tu jest jakaś podróż. A co to za podróż do tych drzwi? A no podsumowuję to troszeczkę, że kogo Bóg nie pociągnie, ten nie może przyjść do mnie, powiedział Pan Jezus. Tak? Kogo Alef nie Bet, ten nie Gimel do Dalet. Tak? Czyli widać, że to jest podróż osoby, która zauważa, że jest grzesznikiem. Tak, ona, Pan Bóg pokazuje komuś, że słuchaj, jest pewna droga, jesteś w takiej sytuacji, czy na pewno chcesz pozostać w tej sytuacji. No i ten ktoś, że tak powiem, znając się na jakiejś kolejnie życia, prawda, coś się stało i zaczyna przemyślać. I Pan Bóg mówi, słuchaj, rozejrzyj się. Czy na pewno ci nie podoba miejsce, gdzie jesteś? Tam jest mój syn, przez którego możesz uzyskać zbawienie. Chcesz iść za nim? Zapraszam, tak? Ale kogo Bóg nie pociągnie, ten nie może przyjść do Jezusa, tak? Pan Bóg patrzy na myśli, na serce każdego, zauważa, kogo może pociągnąć, no i jeżeli ten ktoś będzie chciał, to przez pokutę i wiarę przychodzi do Jezusa, tak? Czyli zawraca i przychodzi tą drogą właśnie do Jezusa. No a jak przychodzi do Jezusa, to Jezus jest drzwiami. A jest drzwiami do czego? Do domu wiary. Do domu wiary, dokładnie. Jest drzwiami do domu wiary. Więc jeżeli ten człowiek przychodzi do domu wiary, no to potem się spodziewamy, że jest w tym domu wiary. Czyli, że pozostałe litery z tej części dotyczą tego, co się dzieje w domu wiary. No i litera hej ma jakie znaczenie? Okno. 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 W domu jest okno. I przez te okno patrzysz. On patrzy na świat, tak? Z czego wyszedł? Do czego dąży? Co jest przed nim? A oprócz tego przez to okno dociera do niego oddech Boga, tak? Życiodajne tchnienie. Do tej pory był grzesznikiem, który nie miał żadnej możliwości życia. Był na niego wyrok śmierci wydany, tak? I co? Cóż, jak każdy człowiek umierał. Ale przychodząc przez wiarę do Jezusa, otrzymuje przypisane usprawiedliwienie z wiary. Od tej pory Pan Bóg przestaje być dla niego wrogiem, a on wrogiem dla Pana Boga. Bo Pan Jezus jest pośrednikiem, który godzi te zwaśnione strony. Człowiek przestaje patrzeć na Boga, że to jest
okrutny tyran, który sprowadził na świat, doprowadził ludzi do grzechu i każdego, kto się nie będzie mu podobał, wysyła na wieczne męki. Tak będzie go wiecznie niszczył w piekle. Nie, Pan Jezus mówi, no słuchaj, ale przecież Pan Bóg to mnie wysłał, żebym cię odkupił, tak? I że tutaj Bóg tak, albo tak Bóg umiłował świat, tak? Że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak? No i tam Jezus to, że tak powiem, jest pośrednikiem, który pokazuje, że ten Bóg wcale nie jest taki zły, tak? Że i tak dalej. I z drugiej strony Panu Bogu też przedstawia człowieka, że Panie Boże, ja wszystko się nie zgadza, ten człowiek jest grzeszny, on jest pod tym wyrokiem śmierci, ale przecież wysłałeś mnie, żebym umarł za tego człowieka i doprowadził go do sprawiedliwości. I ja go do tej sprawiedliwości doprowadzę, do doskonałości go doprowadzę w odpowiedniej chwili, tak? Po to umarłem. Pan Bóg mówi, tak, właśnie po to cię wysłałem. Ten człowiek, skoro ty się za nim stawiasz, to ja przestaję go widzieć jako wroga, jako osobę grzeszną, tak? Zasłaniasz go szatą swojej sprawiedliwości, wszystko w porządku. Więc do tego człowieka dociera to życiodajne tchnienie. On w tym momencie jest zasłonięty przed tym wyrokiem śmierci, jaki na niego został wrzucony. Tak? I otrzymuje tak zwany pokój z Bogiem. Przestają być wzajemnie dla siebie wrogami. Ale to nie jest wszystko, co się dzieje w tym domu wiary. Tak? Bo ten, kto jest w domu wiary, to od tej pory zaczyna się litera waw. Posilać, to jest pokarm, tak? Połączenie człowieka z niebem, przez to, że docierają do niego prawdy. Prawdy ze Słowa Bożego, które są do niego pokarmem. Jest mleko Słowa Bożego i jest twardy pokarm. Chleb. Tak. Chleb. Ja jestem chleb żywota. Ja jestem on chleb żywota. Dokładnie tak. Że prostsze i trudniejsze prawdy, którymi ten ktoś się karmi. Do tej pory nie wiedział nic, a teraz zaczyna się dowiadywać i się wzmacniać w tym, w co wierzy, że rzeczywiście jest, no, jest tutaj i może się rozwijać i jakie są nadzieje dla niego na przyszłość, bo to też nie jest takie oczywiste, szczególnie jak przychodzi z bardzo daleka do Boga. I to trwa aż do pewnego momentu. Ostatni teraz tego zostało to miecz. Zain oznacza miecz, tak? A konkretnie miecz ducha, którym Biblia mówi, że jest to Słowo Boże. Jest to miecz obustronnie ostry. Jedno ostrze do atakowania błędu, a drugie do bronienia się przed błędem. Tak? Czyli jeżeli się zdobędziemy, posilimy się tym Słowem Bożym, no to w pewnym momencie zaczynamy umieć się nim bronić. Tak? Umiemy, nabieramy pewnej łatwości, bo poznajemy Biblię, poznajemy różne prawdy, które są w Słowie Bożym, umiemy się nimi posługiwać i nie jest łatwo nas usilić znowu w błąd, tak? Bo my, znając Biblię, potrafimy się obronić przed jakimiś niewłaściwymi poglądami. I jak widzimy te niewłaściwe poglądy gdzie indziej, to jesteśmy w stanie zaatakować, powiedzieć, ale w Biblii jest inaczej. Także to jest ten pierwszy zestaw. Czyli to jest droga grzesznika do usprawiedliwienia z wiary i co się dzieje dalej w usprawiedliwieniu z wiary. Ale usprawiedliwienie z wiary to nie jest wszystko, tak? Bo mamy następny zestaw liter. Osoba, która jest usprawiedliwiona z wiary, tak, nie jest już wrogiem Boga, tak? Chce żyć jak najlepiej. Porzuciła grzech i porzuciła błąd, tak? Poświęciła. Bo człowiek grzeszny ma prawo grzeszyć. On i tak jest grzeszny, tak? I tak jest pod wyrokiem śmierci. Co mu więcej zaszkodzi? Karą za grzech jest śmierć. No ale jak zrobię 5 grzechów, to co, 5 razy umrę? A jak 5 tysięcy, to jakoś bardziej umrę? No nie, no. Masz prawo grzeszyć, bo i tak ciąży na tobie wyrok śmierci. Co ci za różnica? No ale człowiek, który przychodzi do Boga, mówi, ale ja już dłużej nie chcę. Nie podoba mi się to. Chcę się zmienić. Pokazujesz mi lepszą drogę. Ja chcę być inny. Więc rezygnuję z prawa do grzeszenia.
I przychodząc do Jezusa, mówi, ale ja już nie chcę wierzyć w jakieś tam inne rzeczy, które nie są właściwe. Ja chcę wierzyć w Jezusa i w to, co Jezus ten przekazuje. Więc on w usprawiedliwieniu z wiary rezygnuje z prawa do grzeszenia i z prawa do błądzenia. A potem Pan Jezus mówi, no to jak już taki jesteś, jak chcesz iść tą drogą, to weźmij jarzmo moje na siebie, tak? Bo one jest wdzięczne, a brzemię moje jest lekkie. I ten litera ósma, czyli czet, tak? Przepraszam, dziewiąta, czet. Ósma, dobrze mówię. Oznacza jarzmo. Jarzmo, czyli takie połączenie, tak? Jak kiedyś się woły prowadziło w jarzmie, czyli się łączyło się zwierzęta takim czymś, co się na szyję zakładało. Jedno było do jednej części tego jarzma, a druga do drugiej części tego jarzma. I wtedy one szły razem w jedną stronę, pomagały sobie wzajemnie. I tutaj przyłączamy się do Jezusa, zakładamy na siebie Jego jarzmo i teraz co prawda nasze cielesne skłonności nas ciągną w jakąś stronę, ale jeżeli idziemy spięci w jarzmie, no to jak idziemy z Panem Jezusem, to On nas prowadzi tą drogą, tak? I pomaga nam, bo czasem wóz jest ciężki do ciągnięcia, czyli nasze brzemię naszego życia, ale to wtedy On jako silniejszy przyjmuje tą część ciężaru na siebie i ciągnie. No i się uczymy chodzić w tym jarzmie, żeby towarzyszyć Panu Jezusowi, żeby mu pomagać, żeby z nim współpracować, a nie tylko być obciążeniem dla Niego. To jest początek naszej drogi, drogi poświęcenia Bogu. Przy czym ta droga była otwarta w wieku Ewangelii, szczególnie tutaj ta, o której tutaj mówimy, a o tym zobaczymy za chwilę. Bo na tej drodze poświęcenia dosyć szybko, że tak powiem, to nawet się dzieje jednocześnie, ale to jest tak pokazane, że to jest kolejna rzecz, dochodzi się do litery tet. A litera tet to jest, o, takie rozgałęzienie, tak, to jest takie rozwidlenie. Bo ta litera tet w języku hebrajskim ma znaczenie, jest, ona przedstawia dobro i zło jednocześnie, ta sama litera. Jest dobro i zło, życie i śmierć. I Pan Bóg mówi, postawiłem przed Tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. A w Nowym Testamencie Pan Jezus mówi o tym, że są dwie drogi, tak? Droga szeroka, która prowadzi na śmierć, a wąska, która prowadzi do życia wiecznego. A wąska, która prowadzi do życia wiecznego. No i teraz, co wybierzesz? I jeżeli ktoś idzie tą drogą, to następna litera to jest J. J, czyli najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego. Najmniejsza. No, przedstawia ręka albo uczynki, albo taki haczyk, która spina, przypina w tą właściwą stronę. Więc patrząc na to, że tutaj był wybór dwóch dróg, no to ta jota oznacza, że kto idzie tą drogą, to idzie wąską ścieżką, tak? Najmniejszą. Tą najmniejszą, najtrudniejszą, wąską ścieżką, która prowadzi do zbawienia. I co się dzieje na tej drodze? Na tej drodze dostaje się kaf. A ten kaf to są skrzydła, olbrzymie skrzydła, jak skrzydła orła, na których ten ktoś wzbija się ponad ziemię. Co znaczy, że ten, kto idzie drogą tą poświęcenia, samoofiary, otrzymuje spłodzenie z ducha. Staje się nowym stworzeniem. Tak? Wchodzi na tą drogę, która jest opisana jako niebiańskie powołanie. Do życia w niebie jako istota duchowa i to nie jakaś tam, ale do współdziedzictwa z Chrystusem, żeby być wraz z Nim na tronie, żeby być takim, jakim On jest, a apostoł Piotr o tym mówi, żeby otrzymać boską naturę, tak jak Pan Jezus otrzymał tą boską naturę. Więc to jest droga niesamowita i bardzo niewielu ją znajduje, tak? I tylko, że problem w tym, że właściwie wszystkie wyznania chrześcijańskie, wszystkie, uważają, że to jest jedyna droga, jaka jest otwarta dla człowieka. Co oznacza, że 99% ludzkości zginie, a już tym bardziej ci, którzy są bardziej łaskawi, to mówią, że zginie. Bo ci normalni... I jest zagwarantowane dla członków naszego kościoła.
Tak, ale i to jest swoją drogą, że ona właśnie jest zagwarantowana dla tych, którzy przystąpią do nas, będą członkami naszego kościoła. Tak. A co zresztą? No generalnie przez całe wieki uważało się, wszyscy inni idą do piekła. Ci, którzy nie pójdą wąską ścieżką, no to idą szeroką drogą na zatracenie. Tak, to znaczy idą do piekła. No to nie nasz problem, to Bóg tak napisał. Tak. Powinni iść z nami, no to wtedy by poszli dobrze. No to dlaczego was jest taka masa, nie? Tak wiele osób. Czy żeby ta wąska droga była tak bardzo szeroka, że się wszyscy na niej mieścicie? Tak, a potem ona kiedyś była wąska, bo było niedługo, a teraz no co przyszło dużo. No, to jest tak jak jest, ale to jest ta droga, tak? No niestety. Ale Biblia mówi o czymś więcej, ale do tego dojdziemy znowu. W każdym razie to była droga tak zwanego wysokiego powołania dla pewnej garstki wybrańców. Po to z pewnych powodów. Nie będziemy aż tak bardzo wnikać w to, tylko po prostu w wielkim skrócie, że Pan Bóg chciał mieć urzędników, tak, pewną część osób, które będą bardziej służyły drugim niż pomocników. Tak, pewnych pomocników do Pani. No tak. Czyli to jest droga do spłodzenia z ducha. Tak? I potem, no to oczekujemy, że tam było w tej pierwszej części, że to była droga do spłodzenia z wiary i co się dzieje w spłodzeniu z wiary. Więc tutaj droga do spłodzenia z ducha, do początku tego bycia no, w drodze do natury duchowej, a tutaj co się dzieje dalej. No i pierwszą informacją z tego, co się dzieje dalej, no to jest litera lamed. Lamed, czyli najwyższa litera, tak, w alfabecie hebrajskim. Latarnia, tak? Latarnia, światłość dla świata. Jedyna litera, która jest ponad poziomem. One wszystkie są na jednym poziomie, są pisane na jednym poziomie, ale ta jedna wychodzi w górę. Jest jedna, która idzie w dół, ale ta jedna idzie ponad. I ona pokazuje, że się wznosi ponad poziom, że tak powiem, przeciętności, albo ponad poziom świata. Że na tych skrzydłach to się idzie w górę, tak? W górę ten literalny orzeł, on szybuje ponad burzami. Jego burze w dole nie interesują, tak? Tam się dzieją różne rzeczy, ale on jest ponad chmurami. Na dole burza, na dole ucisk, na dole trudności, on szybuje ponad. On się wzniósł ponad to, ponad te sprawy. Od tej pory patrzy z Bożego punktu widzenia. Nie patrzy się na to, że teraz jest źle. Patrzy się na to, że no tak, przecież tak miało być, bo to jest etap przygotowawczy do tego, żeby się Pan Boży posunął, żeby do Królestwa Bożego, że trzeba zniszczyć Królestwo Szatana, tak, ale potem będzie dobrze, no, potem będzie to wspaniałe Królestwo. Więc się nie patrzymy z tego punktu widzenia, że teraz jest źle. Patrzymy się z tego punktu widzenia, że to, co jest źle, to dlatego, że trzeba usunąć to, co jest złe. Tak, a i wprowadzić dobre, a to się nie stanie tak prosto. I to jest otrzymanie tak zwanego pokoju Bożego. Na tym etapie uzyskuje się tak zwany właśnie pokój Boży. Czyli przestajemy się martwić tymi zwykłymi sprawami, a zaczynamy się interesować bardziej właśnie tymi duchowymi sprawami. I na tych skrzydłach, jak się już wyleci ponad ten poziom, to gdzie się leci? Do zdroju, dokładnie, do żywej wody, do rzeki żywota, tak, do uczestnictwa w Chrystusie, bo po to się poświęcało, po to się męczyło, wchodziło na tą wąską drogę, po to się rozwijało te skrzydła, czyli tego Ducha Świętego, po to się to wszystko robiło, wylatywało się, żeby dotrzeć i żeby żyć w niebie, tak, do rzeki żywota, do uczestnictwa w Chrystusie. Tak, do bycia częścią Chrystusa. Jest to żywa woda, która wypływa, tutaj jest, że z pępka, tak? Ale to jest ze źródła. A źródłem życia jest? Bóg. Bóg. Bóg jest źródłem życia, tak? A Pan Jezus, no, też jest źródłem życia, ale już został przez Niego stworzony, tak? I został uczyniony źródłem życia dla wszystkich, którzy będą w nim żyli. No tak, ale a co żyje w rzece? Ryby. Następna litera ryby. Tak?
A Biblia co mówi o rybach? Na co są symbole ryby? Na ludzi. Na ludzi. Kiedy nasz Pan szczególnie... mówi do Piotra, mówi, ja cię uczenię rybakami ludzi. Rybakami ludzi, tak. Teraz ludzi będziesz łowił. Tak. Przy czym w tym momencie oni wybierali tylko wielkie ryby, tak? A małe zostawiali. Ale tam w tej rzece żywota, w Chrystusie, żyły właśnie ryby. I to jest ciekawe, bo to nie jest ryba, tylko ryby, tak? I zauważaliśmy, że to dlatego, że wśród tych, którzy startowali w tą podróż, się okazało, że pokazały, że się ukształtowały, że tak powiem, dwie klasy, tak? Dwie grupy ludzi. Ci, którzy byli wierni i tak zwane zachowali koronę, tak? Objawienie rozdział 2, werset 10 mówi: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. No ale no, nie wszyscy byli wierni, tak? Jedni byli wierni, czyli ci, którzy płynęli w kierunku źródła i stawali, zaczynali być coraz bliżej. Czyli pod prąd płynęli. Pod prąd płynęli, dokładnie. I byli coraz bardziej podobni do Boga i Jezusa. No ale byli tacy, którzy płynęli z prądem, tak? Łatwiej, szybciej się płynie w ogóle. Tak. Którzy jednak, mimo że weszli na wąską drogę, to później zboczyli z powrotem na tą drogę szeroką. Tak? No niestety. I w związku z tym stracili swoją koronę, no ale nie było dla nich już powrotu do tego, żeby żyć na ziemi, bo przecież oni zostali spowodowani z ducha. No to cóż, to musieli się opamiętać. I ci z nich, którzy się opamiętali, są napisani jako, że obmyli swoje szaty, wyszli z ucisku, tak? I teraz znajdują się przed tronem. Nie na tronie z Jezusem, ale przed tronem. A ten tron to jest w niebie. Więc chociaż nie są z Jezusem na jego tronie, jak, nie istnieją jako istoty duchowe w naturze boskiej, to jednak są w niebie, ale jako powiedzmy dworzanie, jako istoty duchowe niższego szczebla. A problem jeszcze polegał na tym, że ktoś się z nich nie opamiętał, nie oczyścił i nie powrócił, nie zaczął płynąć pod prąd z powrotem, no to z tą rzeką spadł przez wodospad, tak, dostał się do Morza Martwego i tam zginął. Tak, ten, kto zagasił ducha, to umarł którą śmiercią. Tak. I o tym mówi ten drugi zestaw liter. No i generalnie całe chrześcijaństwo znowu mówi, że to jest wszystko, co Bóg ma dla ludzkości. To jest koniec. Kompletnie zapominając o tym, że w tej wodzie były jeszcze inne ryby, które nie były dużymi, tak? Nie były rozwinięte, nie były odpowiednie takie, żeby skorzystać z udziału w tym wysokim powołaniu. Tak? To czytaliśmy sobie też wersety, które pokazują, tak? O tej rzece, w której no, te inne ryby będą wyciągane. Bo wąska ścieżka i szeroka droga nie są jedynymi drogami, jakie są dostępne dla ludzkości. Tak? Jaka jeszcze jest droga? Gościniec świątobliwości. Droga święta, tak? Albo jeszcze inaczej, bity trakt. Ja może to znajdę, żeby to sobie przeczytać. Izajasza, rozdział 35, a werset 8. Izajasza, rozdział 35, werset 8. Powstanie tam droga, tam ścieżka i droga. Nazwą ją drogą świętą. Może to udostępnię, żeby też było. Tak. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie, czyli będzie nazwana świętą drogą. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, bo ona będzie tylko dla nich. Którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą, tak? Nie zbłądzą. No ale jeżeli ci w wieku Ewangelii wchodzili na wąską ścieżkę, tak? Albo na szeroką drogę, no to kto będzie wchodził na drogę świętą? Ci, którzy będą wzbudzeni. Ci, którzy zostaną wzbudzeni. Bo Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby umrzeć tylko za niektóre osoby. Tak? Nie przyszedł tylko
po to, żeby umrzeć za tych, którzy pójdą za nim. On przyszedł po to, żeby umrzeć za Adama. A Adam zgrzeszył, zanim jeszcze były jakiekolwiek religie chociażby, nie? Nie było Żydów, nie było chrześcijan, nie było muzułman, nie było żadnych narodów, nie było Ukraińców, nie było Indian, nie było Hindusów. Byli tylko ludzie, tak? I wszyscy ludzie odziedziczyli po Adamie wyrok śmierci, tak? Bo Pan Bóg powiedział do Adama, dnia, którego zgrzeszysz, tego umrzesz, tak? I że dzień, apostoł Piotr wyjaśnia, że jeden dzień u Boga jest jako 1000 lat. Więc Adamowi zostało tylko prawo do życia przez nie dłużej niż jeden dzień, nie dłużej niż 1000 lat. Więc jak Matuzalem umarł mając 969 lat, to nie przeżył nawet jednego dnia w Bożej rachubie, tak? A on żył najdłużej ze wszystkich ludzi. A Adam wcześniej miał warunkowe prawo do życia wiecznego. Dopóki nie zgrzeszysz, to będziesz żył, tak? Warunkowe prawo do życia wiecznego. Gdzie? W niebie? Na ziemi. Na ziemi. Tutaj, w ogrodzie Eden miał żyć. W doskonałych warunkach. I Pan Jezus przyszedł po to, żeby zwrócić człowiekowi tą możliwość, jaką miał Adam. Czyli warunkowe prawo do życia wiecznego na doskonałej ziemi. A oprócz tego dla tych, którzy pójdą za nim, mówi, jak chcecie, jak będziecie mnie naśladować, to pójdziecie tam, gdzie ja pójdę. A Pan Bóg chce, żebym ja wrócił na poziom duchowy, żebym stał się istotą duchową. Jeżeli będziecie mnie naśladować, to też tam pójdziecie. Proszę bardzo, możecie. Ale dla ludzi, tak generalnie, to ja mam tutaj zwrot tego, co oni utracili. I o tym właśnie mówi ten ostatni zestaw liter, tak? To jest drogę do sprawiedliwości, dotarcie do sprawiedliwości i co się dzieje w tej sprawiedliwości, tak, po tej drodze świętej. Pierwsza litera, samek, to kolczasta tarcza, tak, kolczasta tarcza. Bo tutaj znowu udostępnię, bo przestałem udostępniać. To jest kolczasta tarcza, ona tutaj jest taka okrągła, ale też w starohebrajskim ona jest taka, to jest jedna pionowa i kilka poprzecznych. Inaczej mówiąc, to jest też ochrona, tak, namiot, tak jest opisywana, że pod ochronę najwyższego, że jak te owce się pasą na pastwiskach, no to tam się mogą schronić i to jest obrona przed różnymi wilkami, którzy by je atakowali. Ale z innego punktu widzenia jest tam też idea ręki, która to podnosi, podniesienia do pionu. Albo jak te ryby, wyjęcia ich z wody, tak, i postawienia prosto. Jak ktoś z martwych stanie, żeby mógł się podnieść, tak. Bo tutaj to zmartwychwstanie na czym polega? Na tym, że Pan Jezus zwraca życie Adamowi, tak, prawo do życia Adamowi. Tak jak wcześniej odziedziczył śmierć, tak teraz odziedziczy z powrotem to warunkowe prawo do życia wiecznego. A jeśli ktoś ma prawo do życia wiecznego, no to powinien zmartwychwstać. I dlatego zmartwychwstanie, zostanie podniesiony z grobu. No ale jak on zostanie podniesiony z grobu, no to tam w grobie, nie mając, tam się nic nie działo. Był całkowicie nieświadomy. Więc jak on stanie, no to będzie niesamowicie zdziwiony, tak? Rozkojarzony. Przecież ja miałem być w niebie, w czyśćcu albo w piekle, tak? No miałem tam być, a tam nic nie było. Pamiętam swoje doświadczenie, ale uczono mnie, że będzie to, a to, a tego nie ma. Ja tutaj żyję na ziemi, a powinienem żyć w niebie, tak? Trzeba, będzie musiał się dowiedzieć. O tym jest mowa w literze Ain, oko. Żeby zobaczyć, zrozumieć po pierwsze swój dotychczasowy stan, a po drugie tutaj jest mowa o tym, że on się będzie uczył. Na jakich warunkach możesz utrzymać to życie? I jak musisz zmienić swój charakter, no żeby sobie to zapewnić? Bo sąd ma różne znaczenia w Biblii. Sąd to nie jest tylko wydanie wyroku, tak? Dzień sądu to nie jest dzień wyroku. Sąd jakie ma znaczenia w Biblii? Pouczenie. 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 Dociera do ciebie informacja o tym, co powinieneś, czego nie powinieneś i jak to zrobić, tak? Później pouczenie? Próbowanie. Próbowanie. Bo to, że się
czegoś dowiesz, to jeszcze wcale nie znaczy, że to od razu aha, i już jestem idealny, tak? Samo dowiedzenie się o czymś jeszcze nie znaczy, że to już wprowadziłeś w życie. Trzeba to wypróbować. A później karanie w celu poprawy. Tak? Nie takie bezmyślne karanie, tylko karanie w celu poprawy. Jeżeli jesteś próbowany i się uczysz, no to jest wszystko w porządku, prawda? Ale jeżeli wyciągasz niewłaściwe wnioski, tak? Jeżeli idziesz w gorsze, jeżeli twój charakter się pogarsza zamiast się poprawiać, no to potrzebujesz kary, żeby cię naprowadziła na te właściwe tory. Tak? W celu poprawy. I to będzie trwało przez całe tysiąclecie i dopiero wtedy jest wyrok. Tak? Nie wcześniej, nie od razu. Dopiero wtedy, kiedy świadomie i dobrowolnie się określisz, jaki chcesz być. I litera P, czyli mowa, tak? Mowa. Usta, mowa. Czyli nie tylko się dowiadujemy, ale też zaczynamy mówić. Czyli od słów, że tak powiem, przechodzimy do czynu. Nie tylko się dowiadujemy, ale zaczynamy czynić to. Ludzie zaczną czynić to, co się dowiedzieli. I tutaj jest idea też tego, że oni zaczną tymi swoimi ustami chwalić Boga za to, że było jak było, że plan Boży jest wspaniały. I celem ich drogi oni dochodzą do tzadi, czyli do sprawiedliwości. Do sprawiedliwości. Ta litera tzadi, jak mówiliśmy, jest bardzo ciekawa. Ona się składa z litery nun i jod, tak? Czyli z ryba i haczyk. Z ryba na haczyku, tak? I tam ma ideę tego, że jest ryba. Jest wierny sługa, który wyciąga te ryby, doprowadza. Pan Jezus ich doprowadza do sprawiedliwości. A po co ryby wyciągać z tych rzeki? Tak właściwie. Żeby uzyskały swoją własną sprawiedliwość. Żeby uzyskały swoją własną sprawiedliwość. Bo do tej pory to one były przykryte właśnie zasługą sprawiedliwości Chrystusa. Zostały wyciągnięte z wody, czy inaczej mówiąc, jak zostali podniesieni z grobu, to oni dalej byli grzeszni. Tak? I gdyby Pan Jezus ich nie zasłonił swoją sprawiedliwością, że on ich doprowadzi do sprawiedliwości, doprowadzi do tego cali, no to oni by natychmiast zginęli. Bo co z tego, że zostali wyciągnięci z grobu, jak oni dalej byli grzeszni. Chwilę później znowu zgrzeszą i umrą znowu. To po co w ogóle cały ten dzieł zbawienia by było? One są traktowane jako ryby. Ale też Pan Jezus nie będzie zawsze zasłaniał ich swoją sprawiedliwością. On obiecał, że ich doprowadzi do sprawiedliwości, do stanu, w którym sami będą w stanie spełniać Boże prawo. Nauczą się oddychać. Czyli nauczą się przyswajać sobie życie osobiście, tak? Nie tylko z krzelami jak te ryby, ale staną się, że tak powiem, ludźmi. Tak, zaczną przyswajać sobie życie przez powietrze, przez normalne oddychanie. Potrzebują tego podniesienia, tej litery samek, że podniesienie, żeby nauczyły się stać, tak? Potrzebują pouczeń, potrzebują, żeby zaczęły wprowadzać pouczenia w życie i aby się stały sprawiedliwe. I potrzebują dojścia do sprawiedliwości. Ale mówiliśmy też, że w tej literze ona też wygląda troszeczkę jak ryba z małymi skrzydełkami, tak? Czyli, że potrzeba jest tego Ducha Świętego. Tak jak tam wielkie skrzydła, był Duch Święty, olbrzymi, tak? Czyli nauczyć się i tak dalej, to tutaj, że jest potrzeba chociaż trochę tego Ducha Świętego. Czyli nie tylko sama surowa sprawiedliwość, ale podlana miłością, tak? Żeby nie wszystko było suche litera prawa i robię coś tylko i wyłącznie dlatego, że mam obowiązek to robić. Tak? Mówiliśmy, że owce i kozły, tak, są przedstawione tutaj, że one są doskonałe. To są ludzie udoskonaleni, przynajmniej zewnętrznie. I wtedy jest wielkie zdziwienie, bo owce i kozły, tak, są przedstawione rozróżnione. I jedni, panie, ale kiedy my ci przynieśliśmy kubek wody, tak? Kiedy cię odwiedziliśmy, jak byłeś chory? Wtedy, kiedy czyniliście to tym moim maluczkim, tak? Czyli kiedy postępowali tak,
z punktu widzenia bezinteresowności, ponieważ dobrze jest postępować dobrze, a nie ponieważ mam obowiązek postępować dobrze, tak? Taka różnica. I Pan Bóg sobie życzy, żeby udzielić życie tylko tym, którzy będą właśnie wychodzili z tego założenia, że obowiązek obowiązkiem, ale też dobrze jest czynić dobrze, tak? I z dobrych pobudek. I widzę, że się przedłużam, więc będę się streszczał. I tutaj pozostałe trzy litery. Zauważyliśmy, że one przedstawiają też, co się dzieje w tej sprawiedliwości, czyli podczas tego tysiąclecia. Że to są, no po pierwsze tak, litera kof, czyli świętość, tak? Czyli, że mimo, że jest sprawiedliwość, no to dążymy do świętości. Tej świętości trzeba chociaż trochę mieć. Ale tutaj świętość, ta litera kof, składa się z dużych skrzydeł, tak jak tego orła, tak? Z tego ducha i z litery zain, czyli z miecza, skierowanego w dół. Czyli, że chociaż wymagane jest przynajmniej takie malutkie skrzydełka, to nie ma ograniczeń. Możesz być tak bardzo świętym, tak bardzo podobnym do Boga i do Jezusa, jak to jest tylko dla Ciebie możliwe. A oprócz tego masz mieć dobre zrozumienie, żeby radzić sobie ze swoimi słabościami. I taki będzie wynik no, tego, do czego doprowadzi Jezus, tak? Czyli to jest tutaj ta świętość. Resz, głowa, tak? To jest głowa. Że Pan Bóg chce doprowadzić wszystko pod jedną głowę, żeby Chrystus, Jezus stał się głową dla wszystkich, tak? Żeby był głównym wodzem. I tutaj mówiliśmy o tym, że litera dalet, czyli te drzwi, ona, jak jest litera pisana, to jest, wygląda troszeczkę jak litera E, albo trójka taka odwrócona. To są dwa półokręgi, które zaczynają mieć punkt wspólny, tak? Zaczynają się schodzić. Czyli, że człowiek zaczyna mieć cokolwiek wspólnego z Jezusem. A litera resz w kursywie to jest jeden półokrąg. Albo dwa, które nachodzą na siebie praktycznie idealnie. Że tutaj stajemy się obrazem Pana Jezusa. Jak najbliżej, jak jesteśmy w stanie. Tak, że gołym okiem nie idzie rozróżnić. Stajemy się obrazem Boga i obrazem Jezusa. Jak najbardziej jest to nam potrzebne. No i wreszcie litera Shin. Shin, czyli pokój, dokładnie. Pokój, ochrona i jeszcze trochę innych rzeczy, o których sobie powiemy za chwileczkę. I tutaj jeszcze, że to okazuje się, że to tysiąclecie ma, że tak powiem, trzy etapy, tak? Pierwszy etap to od początku, od kiedy Pan Jezus powrócił, do zmartwychwstania. Drugi okres czasu i my ciągle jeszcze w nim żyjemy. Drugi okres czasu to jest od początku zmartwychwstania, kiedy ludzie zaczną zmartwychwstać i na serio wchodzić na tę drogę świętą, do końca tysiąclecia. I trzeci etap to jest po zakończeniu tysiąclecia, kiedy Pan Jezus oddaje władzę Bogu i Pan Bóg mówi, dobrze, doprowadziłeś ludzi do doskonałości. Wszyscy, którzy żyją, są przynajmniej zewnętrznie sprawiedliwi. Ale teraz sprawdzimy ich serca. I tak jak Adam został postawiony na próbie do życia, tak Pan Bóg mówi, to teraz wy, ponieważ doszliście do tego, że rzeczywiście zaczęliście mieć warunkowe prawo do życia wiecznego, to ja przeprowadzę próbę. I ten okres jest pokazany między innymi właśnie w tej literze Shin. Bo ona między innymi oznacza coś ostrego. Coś ostrego, a także pożreć, połknąć, pokój i ochrona, tak? Jak mówiliśmy między innymi, ona jest tak jak troszeczkę jak doniczka, tak? Albo jak litera E, taka duża, jak litera W, o. Zaczyna się od tyłu, że tak powiem, od lewej, od prawej, idzie do lewej i później coś ostrego przez środek, przecina. Jest takie odcięcie. Następuje zakończenie etapu, tak? I ci, którzy byli, są niepoprawnie złymi, zostają odcięci. Dotąd żyli, ale odtąd już nie będą żyli. Próba, koniec, nie ma. I tak jak mówiliśmy ostatnio mówiliśmy o wersecie 166, że wyczekuję Twojego zbawienia, Jahwe, i wypełniam Twoje ustawy. I to oczekiwanie, to pokazywaliśmy, że jak ta litera E, ona się wydaje tak dłużej, 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 miał się skończyć, a to jeszcze nie.
a wreszcie kolej, punkt kulminacyjny i zakończenie. Tak? I zakończenie tej litery. Odcięcie. Następuje koniec dozwolenia na zło w jakimkolwiek stopniu i później już zło nie będzie dozwolone i będzie już tylko Królestwo Boże, pełna szczęśliwość na ziemi, gdzie będą niektórzy żyli wraz z Chrystusem w niebie, ponieważ skorzystali z Jego powołania, a ci, którzy byli w ludzkości, 99,99% ludzkości, w tym także my się tutaj, że tak powiem, wybieramy, że będziemy, mamy nadzieję, że żyć właśnie będziemy właśnie na tej udoskonalonej ziemi, tak? No to o tym mowa. No dobrze, to prawda dosyć długie przypomnienie, ale mam nadzieję, że się troszeczkę wprowadziliśmy w te myśli. I mamy przed sobą na dzisiaj werset 167. Emilka, przeczytaj proszę. Psalm 119, werset 167. Tak z jakiej Biblii przeczytasz? Biblii Gdańskiej. Przeczytaj. Przestrzega dusza moja świadectw Twoich, albowiem mi bardzo miłuję. Przestrzega dusza moja świadectw Twoich, albowiem mnie bardzo miłuje. W innych przekładach? Kody. Mhm. Strzegła istota moja świadectwa Twoje i pokochałem je bardzo. Strzegła istota moja świadectwa Twoje i pokochałem je bardzo. Mhm. Nowa Biblia Gdańska. Moja dusza strzeże Twoich świadectw, bo je bardzo umiłowałem. Biblia Tysiąclecia. Moja dusza strzeże Twych napomnień i bardzo je miłuje. Mogę? Dzila Poznańska. Strzeże moja dusza Twoich nakazów, albowiem je bardzo miłuje. Hmm. I widać, że cały czas podobna idea, prawda? Że strzec, moja istota, moja dusza, czyli ja jako człowiek, napomnij i bardzo je miłuje. Ponieważ je bardzo miłuje. Tak. Ponieważ, tak. Biblia Warszawska mówi, dusza moja strzeże świadectw Twoich, które bardzo kocham. Mm-hmm. Tylko, że tutaj może być takie, że ale nie strzeże tych, których nie kocham, nie? Mm-hmm. Tak. Czy jeszcze w którejś innej Biblii jest inaczej? Z całej duszy przestrzegam Twoich postanowień, darzę je głęboką miłością. I tutaj są postanowienia, a nie napomnienia. Czyli to tak jakby odnośnie przeszłych faktów, tak? A tutaj świadectwa. No, świadectwa. Świadectwa w Nowego Świata przypomnienia, pouczenia. UBG, czyli Współcześniona Biblia Gdańska, też jest. Moja dusza przestrzega Twoich świadectw, bo je bardzo miłuje. No dobrze. To może najpierw pomyślmy sobie odnośnie tych świadectw, napomnień, bo tutaj są tak jakby dwie różne myśli, albo świadectwa, albo napomnienia, to przypomnienia, tak? O którą z tych rzeczy chodzi? A jeżeli chodzi o obie, to jak je, że tak powiem, jak je zharmonizować? Myślę, że świadectwa, które Bóg daje swojemu ludowi, są jego napomnieniami. To tutaj nie ma jakichś... Że świadectwa Bóg daje ludowi w celu napomnienia go, w celu zwrócenia na nie w takiej szczególnej uwagi, tak? Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Właśnie też tak podobnie rozumiem, że świadectwa w tym celu właśnie, żeby napomnieć, tak? Można to nazwać świadectwa albo napomnienia. W celu takiej refleksji, tak, nad tym, co już było.
albo ku takiej naszej ku przestrodze, na zasadzie takiej ku dobrej przestrodze, nie to, żeby ktoś się bał, ale no, w tym celu, żeby w celu takim, żeby człowiekowi było dobrze ze względu na to, że czyni zgodnie z wolą pańską i Bóg jemu dzięki temu błogosławi. Dziękuję. Co jeszcze? No, mogą być to historie Starego Testamentu. Typy zobrazowane w popiele. Zobaczcie, bo napomnienia to się. Z czym się kojarzą napomnienia? Z tym, że coś złego zrobiliśmy, tak? I trzeba nas napomnieć. Tak, tak, tak. Ale to są te najłagodniejsza forma takiego. Napomnienie to raczej zwrócenie uwagi, szczególnej uwagi na coś, że robisz w zasadzie dobrze, ale popatrz, przyjrzyj się jeszcze temu jednemu ruchowi swojemu, czy nie możesz lepiej go wykonać. Poprawi na tym jeszcze. Czyli to jest takie napomnienie, to jest takie najłagodniejsza forma zwrócenia uwagi na to. Dziękuję. Dziękuję. No i przypomniałeś mi fajną rzecz, że jak to się nazywa, że jest czasem tak, że dla jednych potrzeba właśnie tego, że inaczej, dla dziecka, które jest niekoniecznie posłuszne, to jednemu dziecku wystarczy, jak rodzic się na nie popatrzy karcąco, a inne trzeba jakieś kary wprowadzić, tak? Albo jakieś ograniczenia, albo wręcz kary. Żeby to dziecko zareagowało. No i teraz, czy nie lepiej dla tego dziecka byłoby, gdyby ono zwróciło uwagę, że rodzic na niego patrzy karcąco? Lepiej, tak? Ja tutaj mogę jeszcze? No proszę bardzo, proszę. Jeszcze chciałem do tego, co powiedziałem, dodać. Dlaczego ja powiedziałem o tych historiach? Bardzo dobrze. Uważam, że po prostu one są niezbędne w sumie do właśnie tych napomnień też między innymi, tak? Bo przecież jeżeli my zwracamy uwagę na historie zapisane w Starym Testamencie, one coś tam obrazują, ale na przykład różnego rodzaju wydarzenia związane z życiem człowieka przecież to przecież jeżeli uważny czytelnik będzie zwracał uwagę na tę historię, to on się będzie, to jest pewnego rodzaju forma reformy swojego charakteru, tak, bo opiera się na czymś, opiera się na przykład wydarzenia związane z Uriaszem, tak, król Dawid, tak, postąpił tak i tak, prawda, bo tamto. Znamy tą historię, więc no ciekawa jest historia, tak, ale jak ją się zgłębi, to można ją odnieść do naszego życia, tak, do naszych zachowań i tak dalej, i dalej. No, więc po prostu, ale to jest historia, tak, to jest historia i bardzo cenna, tak, z której można, człowiek może się wiele nauczyć, no nie. Zresztą ten, no ja tam akurat nie jestem taki biegły w tych ofiarach, jakie były składane, ale tam z tego, co pamiętam, to właśnie ten popiół, który właśnie przedstawia właśnie tę historię, zmieszany z wodą, czystą, żywą wodą, czyli z prawdą, no jest i będzie, a szczególnie będzie niezbędny właśnie w tysiącleciu dla restytucjonistów, na cele restytucji, będzie niezbędny właśnie
A to jest historia zapisana na kartach Biblii i ona będzie niezbędna do reformy restrykcjonistów. Więc to są świadectwa. To są świadectwa w celu reformy i napominania. Dziękuję. Dziękuję. Tak. A dlaczego popiół? Przedstawiam historię. No bo to się wydarzyło, tak, bo to się wydarzyło, tego już, no popiół został, po tych wydarzeniach został popiół, czyli została pamięć. Dokładnie tak. Pamięć po tych wydarzeniach. Jak zostaje coś spalone, tak, to jedyne co pozostaje to jest popiół, tak, czyli pamięć o tym co było. I to są właśnie historie. I zmieszane z wodą, czyli z wyjaśnieniami prawdy, tak, na żywo. No to jest właśnie to. I tutaj warto spojrzeć na drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, a werset 17, od 15 do 17. Drugi do Tymoteusza, 3 rozdział, 15 do 17. Przeczytam w przykładzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, mówi apostoł do Tymoteusza, tak? W czasie, kiedy nie ma jeszcze Nowego Testamentu, więc mowa jest o Starym Testamencie, które mogą cię pouczyć o zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo od Boga natchnione, to jest ważne, bo w tych różnych przekładach czasem jest, że całe pismo jest natchnione przez Boga. A jest różnica. Nie każde pismo jest przez Boga natchnione, tylko każde pismo, które przez Boga jest natchnione, to takie, jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego dzieła. Czyli te historie są tak uniwersalne, że wszystkie rodzaje doświadczeń, jakie nam się przytrafiają w ciągu życia, są wspomniane w Biblii w jakiś tam sposób i można znaleźć z nich naukę. Że jeżeli nie wiemy, jak postąpić, o któraś historii biblijnych na pewno będzie taką, która nam pomoże ze Starego Testamentu wywnioskować, jaka jest ta właściwa, jaki jest właściwy sposób postępowania. I nie ma, że gdzieś będzie brakowało. Ono jest doskonałe. Jest takie, tak zrobione przez Pana Boga, że da się zastosować w jakiś sposób do wszystkich naszych doświadczeń życia, żeby pokazać, jaki jest ten właściwy sposób postępowania. Albo czasem w taki sposób, że będzie nagana dla złego postępowania, albo pochwała dla dobrego, tak? Albo opis, z którego też można coś wywnioskować. Jakie jeszcze myśli macie? Odnośnie się tych napomnień. Czy chodzi tylko i wyłącznie o spisane napomnienia? O, tak powiem. Te, które są zawarte w Biblii. Świadectwa. Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że głównie chodzi o ducha tutaj, o przestrzeganie ducha, zakonu ducha świętego, czyli ducha prawdy. W ogóle ci, którzy skierowali swój wzrok na literę, na bardzo ważne rzeczy, niektóre pominęli i zagubili je. No to, co mówiliśmy na poprzedniej lekcji, ci, co mają uszy, kto ma uszy, niech słucha. A kto nie ma uszu? No wszyscy mają uszy. A kto słuchał Jezusa? To 12. Zresztą jeszcze. Słuchać ma kilka znaczeń, tak? Tak, jest tak. Odbierać dźwięk, tak? Jest słyszeć, co się mówi, jest rozumieć tak. I jest rozumieć i wprowadzać w życie. No więc co, reszta nie miała uszu? To nie miała uszu do słuchania tych rzeczy, które Jezus ogłaszał. Ci mieli uszy do tego, więc słuchali Jezusa. Inni nie słuchali, bo to znaczy nie mieli uszu do tego otwartych. No i tyle. No. Czyli jedni ci mieli ducha, czuli ducha, czuli
tę duchową wartość tego, co Jezus mówił, a inni mówią, nie, w literze, tu u nas w zakonie inaczej pisze. Pisze, że jak chcesz rozwieść się z żoną, to masz jej napisać list rozwodowy. Napisałem list rozwodowy, tu masz ten list, żono, i teraz już co iść. A Jezus mówi, kto by odprawił żonę swoją, winę nie jest cudzołóstwa. I tak dalej. Czyli, że jest litera, jest duch prawa. Jest, te rzeczy się rozchodzą i dlatego istotą tych nauk, no jak Jezus wielokrotnie, jest pojmowanie, jest chwycenie tego ducha tych nauk, a nie samej litery. Litera prowadzi do legalizmu. Natomiast legalizm w religii to nie jest niczym dobrym. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? No skoro apostoł napisał, że wystarczy Stary Testament, tak? No to Jezusa trzeba słuchać? Można bez Jezusa, nie? Można było kierować się Starym Testamentem i dojść do pięknych rzeczy. Na przykład Jan Chrzciciel, albo dojść do innych rzeczy, na przykład Saul Starsu. Cały czas słuchał nauk Starego Testamentu i Bóg widział jego stan serca. Tym, że szedł, żeby gnębić, poniżać i niszczyć tych, którzy poszli za Jezusem. Więc Jezus mówi do Ananiasza, mówi, ja mu pokażę, ile musi dla mnie cierpieć. Inaczej mówiąc, też tych napomnień, tych świadectw, tych pouczeń, które przedstawiają ci, którzy są zgodni z duchem tego, o co chodzi, nie? Czyli, że sam Jezus, apostołowie i wszyscy inni, którzy w ich duchu mówią, no to ich napomnienia są wartościowe. O ile są rzeczywiście zgodne z tym, o czym mówił Jezus, o czym mówiła Biblia, tak? Bo Pan Jezus nie uczył o niczym, co byłoby sprzeczne z Biblią. Jak to mówiliśmy jakiś czas temu, że on pokazywał nawet na wyższą formę, tak? Ta wspaniałość zakonu, tak? Że prawo mówiło, czyli zakon mówił, nie zabijaj. A ja mówię, kto by nienawidził brata swego, już go zabił w swoim sercu, tak? A jak nie będziesz go nienawidził, to czy go zabijesz? No oczywiście, że nie, prawda? Więc ta wyższy sposób od razu sprawia, że ty się nie musisz spełniać tych mniejszych rzeczy, tych wymagań formalnych. Bo ty, podchodząc z punktu widzenia miłości, to rzeczy, które wynikają z obowiązku, dla ciebie w ogóle nie będą problemem. Bo ty z miłości nawet nie zauważysz, że one tam są. Że tak powiem. Że one są obowiązkiem, bo to będzie tak naturalne, nie? Tak? Nie będziesz cudzołożył. Jak będziesz podchodził z punktu widzenia miłości do swojej żony i tak dalej, to ci nawet w głowie nie przyjdzie, że można, nie? Że możesz to zrobić, tak? I nie będziesz kradł. Nie będziesz nikogo pozbawiał właściwie należnej mu czci, tak? I tak dalej. No to oczywiście, jak ty nikomu nie odbierasz nawet rzeczy niematerialne, no to cóż bardziej o materialne chodzi? Nawet ci do głowy to nie przyjdzie. No i właśnie tutaj swoją drogą mamy, że bardzo je miłuje, albo bo bardzo je miłuje, tak? Czyli o czym mówi ten fragment? Ja strzeżę, moja dusza strzeże tych napomnień i je bardzo miłuje, albo bo je bardzo miłuje. Czyli ten stan docelowy w tysiącleciu to jest jaki? Miłość. Miłość do Boga i Jego prawa.
które się nie wypełnia dlatego, że coś jest nakazane. Tak, tak. I to dlatego, że to oczywiście wynika z moich uczuć do niego. Bo jak widzę, że to jest wspaniałe. Tak. Ktoś, kto wymyślił tak wspaniałe rzeczy, genialne, w ogóle nie... To można tylko go podziwiać i kochać. No zobaczcie, 1 Koryntian, rozdział 6, werset 12 i 1 Koryntian, rozdział 10, werset 23. Zacznę może od tego drugiego. Wszystko mi wolno! Wszystko! Wszystko! Ale nie wszystko pożyteczne. Tak? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduję. I teraz Koryntian 6, rozdział 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Tak? Wolno. Tak jak na przerwie rozmawialiśmy. Są pewne rzeczy. Wszystko mi wolno. No przepraszam bardzo, no. Wolno. Ale nie wszystko pożyteczne, nie wszystko buduje. Nie dam się zniewolić, żeby coś rządziło moim życiem i odciągało mnie od Chrystusa. Dlaczego? Bo ja miłuję tego Chrystusa, tego Boga. Tak? I dobre zasady, z których oni czerpią. A jeżeli tak, to ja mam pełną wolność robić cokolwiek, tak? Więc robię to, co miłuję. Tak? Czyli co to znaczy? Może dobrze jest miłować to, co się podoba Bogu, tak? Żeby coś miłować, to trzeba to poznać. Bardzo dobra myśl. Tysiąclecie będzie okresem, w którym ludzie poznają intencje Boga i jego działanie, jego zezwolenie na wolność, które dał człowiekowi. Chcesz wybierać złe? Człowiek mówi tak, chcę wybrać to, bo mi się to podoba. Wybierz. Z tym, że poniesiesz tego konsekwencje. No i wybrał i poniósł konsekwencje. A taką było konsekwencją wyboru zła? Choroby, śmierć, nienawiść, wszelkie formy ubóstwa, wszelkie formy i tak dalej, całe nieszczęście, które przyszło z tym. Ale to był twój wybór. Chcesz iść po trupach? No oczywiście, iść po trupach. Tak? Tylko jaka jest naturalna konsekwencja tego, że idziesz po trupach do kariery? No, zarazisz się tym... trupym jadem. Ci, po których wchodziłeś, będą cię nienawidzić, tak? I robię ci na złość, tak? Tracisz czas, tracisz siły na to wszystko. Stres cię zrze. Naturalne konsekwencje zupełnie. Ale to sobie wybierasz. Nie. Ukradniesz samochód, zdobyłeś, tak? Masz go. Korzystasz. Jakie są naturalne konsekwencje? Jak złapiecie policja, wstali się do więzienia, tak? Niepokój. Stres. Się będziesz dziwić z tego? Tak, niepokój, stres, różne inne rzeczy. Tak. Już z tego punktu widzenia widać konsekwencje, tak? Tylko, że teraz problem polega na tym, że złodzieje sobie myślą, że a, nie wszyscy złodzieje są łapani, tak? No i rzeczywiście, teraz nie wszyscy są łapani. Ale w pewnym momencie będą wszyscy łapani, tak? I konsekwencje będą natychmiastowe, a nie odwleczone w czasie. Po co Pan Bóg dozwolił na zło? Żeby człowiek miał wybór. Dokładnie, żeby człowiek miał wybór. Żeby mógł poznać, czym to jest. Tak? I jakie są konsekwencje. A czy teraz człowiek zna dobro? No nie. No nie, bo nie było czasu, żeby go zapoznać. Czasem może znać dobro w relacjach ze swoimi bliskimi, nie? No tak, ale to, też niekoniecznie. Ale twoi bliscy też są niedoskonali. Ty jesteś niedoskonały i bliscy są niedoskonali. Pustry państwa, w którym żyjesz, jest niedoskonały. Tak, i doskonałych relacji między sobą a bliskimi nie stworzysz, bo będą przesadzone albo w lewo, albo w prawo.
masz niewielkie bardzo szanse, żeby trafić w ten złoty środek. I dlatego no, nie ma w niedoskonałym świecie idealnych rozwiązań. Ale tam będą. Na to czekamy, o to się modlimy. Dlatego mówimy, przyjdź królestwo twoje. I rzeczywiście czekamy na to, aż ono przyjdzie. A zobaczcie, następny tutaj fragment taki jest, że moja dusza strzeże ich. Nie? Strzeże. Czemu strzeże? Co się strzeże? Bo one są zbyt skarbu, cenne. Bo są cenne. Tak, dokładnie tak. Cię ich pilnuje, tak? A jak się pilnuje skarbów? Na okrągło. Patrzcie i na okrągło, żeby nie zabrano. Dokładnie. Dokładnie tak. Trzeba pilnować tego skarbu. A gdzie ten nasz skarb jest? Powinien być w niebie, tak? A co to znaczy, że w niebie jest nasz skarb? Możliwością życia jest właśnie Pan Bóg i Pan Jezus. Natomiast nie, nie chodzi o jakieś skarby materialne, które tutaj możemy sobie zaskarbić na ziemi, no, ale właśnie te duchowe, niebiańskie korzyści, które no, są wieczne. A dlaczego one są ważniejsze od tych doczesnych, ziemskich? Ziemskie, doczesne, no, nie prowadzą nas do niczego dobrego, nie zmieniają nas bardzo często. A co się zmieniają? Nie zmieniają nas w dobrym kierunku. Ale jak zjemy dobre lody, no to chyba jest dobrze. Nie, poczytujesz po prostu. A jak kupisz dobry samochód, to chyba też dobre jedzenie. Bo doczesne ziemskie są nietrwałe, przemijają. Czasami wbrew pozorom ten dobry samochód prowadzi do złych konsekwencji. Do bankructwa. No, do bankructwa doraz, ale do złych konsekwencji w postaci takiej, że on tak wygłusza jazdę po drodze, tak daje złudzenie, że możesz śmiało więcej. Pewnie, że możesz szybciej. Z tym, że dojeżdżasz do pewnego zakrętu, a prawa fizyki ciągle działają. No i się okazuje, że jednak było zbyt ślisko i zamiast utrzymać się w pasie drogi, to wyjechałeś poza. A poza tym, jeżeli postawimy ten samochód, nawet bardzo dobry samochód, ponad wartość innych, no to nasz charakter sobie zepsujemy. Dokładnie. Tak. Niektórzy bardziej dbają o samochód niż o swoich bliskich. Nie? No zdarza się. Tak, tak. To jest ten Bożek wtedy. Tak. A kto stawia te rzeczy ponad różnymi rzeczami. A czasem nawet ponad swoim własnym życiem. To niestety je traci. Tak? A jak teraz umierają ludzie, to zabiorą ze sobą te dobre samochody. No właśnie, i wszystko inne. Dokładnie tak. Mogą przejść tak rynek, Danusia się nie leźmie. Mogą przejść, ale to mogą się zniszczyć. Danusia, jakbyś mogła głośniej, bo nie słyszałem. Mówiłam, że do grobu nic się nie weźmie. Dokładnie. Weźmie się Danusia korektę. To charakteru, tak jest. Charakter, tak. Charakter się weźmie, tak? Wiedzę, umiejętności, zdolności, naszą tożsamość. To, czego się dowiemy i co sobie wypracujemy. Dobre i złe. Tak? No tak, z tym, że ta wiedza w warunkach tysiąclecia może być się okazać bardzo niewiele warta. Co tam jeszcze? Ale wiesz, to chodzi o ten wymiar niematerialny. Tak, ale zdolności, które wyrobiłeś tu na ziemi, mogą się okazać mi bezużyteczne. Bo byłeś na przykład szewcem i miałeś wspaniałe zdolności do szycia świetnych butów. No, tylko że tam już nie będzie takich szewców potrzeba. Bo będzie fabryka i będą się same robić prawie. Tak. zostaje w co? Charakter. A charakter miałeś paskudny, dlatego że byłeś tak świetnym fachowcem, to na wszystkich patrzyłeś z góry. I nauczyłeś i wyrobiłeś sobie pychę. No i wstaniesz
pyszny, pąsowa róża, gdzie nie podchodź blisko, bo zaraz zostaniesz tam ukuty. No. I to jest to, co osiągniesz. I teraz trzeba zaczynać wychodzić zamiast, że tak powiem, nawet nie od poziomu zero, to z depresji trzeba zatem wychodzić. No niestety, tak to jest. Zobaczcie, strzeże się tego, do czego się z trudem doszło, nie? Często. Nie jest tak, że jak coś łatwo przyszło, tak. No tam, kogo to tam? Łatwo przyszło, łatwo poszło. Ale strzeże się, jak się na coś pracowało, tak? Jak się poświęciło temu czemuś czas, to później się pilnuje, żeby to było dobre, tak? Jak coś jest ważne dla nas. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No. Strzeże się tych napomnień, bo się ciężko na nie zapracowało, żeby je wyszukać, żeby je przyjąć, żeby je zastosować, żeby się dostosować do tego. To nie jest takie proste. A słowa, że moja dusza wystrzeże, to znaczy co? Moje serce, że całym swoim jestestwem. No, przekonanie. Przekonanie. To energia wewnętrzna. Niektóre przykłady mówią wprost, moja istota. Istota, tak. To tam jest użyte słowo nefesh, prawda? Tak, tutaj nawet w tym pisze, że czekaj, który to jest? 167. Strzegła istota moja, strzegła istota, świadectwa tak. Twoje. To człowiek, jak został w niego tchnięty dech żywota, to stał się duszą żyjącą, stał się tym nefesh. Istotą, tak. Istotą żywą. Czyli wszystko, czym jestem, strzeże Twoich napomnień, tak? I doszedłem do tego, co jest bardzo. Tak, Darku? Mówię, że tu jest taka sama myśl, jak z przykazania Bożego. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy. To jest to samo, ta sama myśl. Tak, dokładnie tak. I o to chodzi. Takie podsumowanie. Byś miłował Pana Boga swego nade wszystko, tak? A bliźniego jak siebie samego. A nie siebie samego bardziej niż Boga i bliźniego twego. Tak? Czyli chodzi też o to, żeby nie czynić złego drugiemu człowiekowi, swojemu bliźniemu. Tak? I nie traktować go tak, jak my byśmy nie chcieli być traktowani. Ale czynić mu aktywnie mu czynić dobro. Nie tylko nie czynić mu zła, ale czynić mu aktywnie dobro. Dokładnie tak. Czy ktoś jeszcze do tej myśli? Do któregokolwiek z tych linii myśli, o których mówiliśmy? Bo jeszcze tutaj że strzeże Twych napomnień, nie? Zobaczcie, że jest podkreślone, że to są Twoje napomnienia, Twoje nakazy, tak? Twoje świadectwa, Twoje przykazania. Czemu takie jest podkreślenie? Bo nie moje. W tej chwili ludzie strzegą swoich zasad, swoich napomnień. Ja mam taką zasadę i tego nie zrobię. Albo to i to będę robił, albo tak i tak będę myślał, bo to jest moja zasada i ja taki jestem. A kiedy się zmienia moje na twoje? No właśnie w czasie tego przyjmowania i oceny wartości tego, że te nasze zasady są w gruncie rzeczy niewiele warte. Gorsze, po prostu gorsze. Tak, tak. A tak naprawdę wartościowe są te zasady boskie. I kiedy człowiek to oceni, ale to musi ocenić. Jeżeli tego nie ocenisz, to możesz przypadkowo przyjąć taką, o to dobra, podoba mi się. Tylko w krytycznej sytuacji nie pójdziesz według jej założenia, tylko według swojego. Ale jeżeli to, że tak powiem, przeżyjesz, przerobisz, przejdziesz boleśnie zwłaszcza,
to później już powie, nie, te moje zasady są guzik warte. I po to nam było to pozwolenie na zła, żebyśmy mogli poczuć na własnej skórze, To jest wynikiem. Te nasze zasady są niewiele warte, a tak naprawdę wartościowe są zasady pańskie. No, ale trzeba było przeżyć te parę tysięcy lat, żeby to zrozumieć. Zauważcie, że Pan Bóg w ciągu tych tysięcy lat pozwolił człowiekowi spróbować wszelkich sposobów. Wszelkiego. Nawet sposobu zarządzania sobą, autokratyzmu, królów, republik, dyktatur, demokracji, wszystkiego, wszystkich tych. I co? Doprowadziliście do tego, że żyje wam się idealnie na świecie, do pokoju, do takiego stanu, w którym byście chcieli, żeby to zawsze trwało? Nie? W tej chwili pozwala nam spróbować zasad prawa i sprawiedliwości. Tak. Jakiego jeszcze, jaka jeszcze jest jedna rzecz, której Pan Bóg pozwoli spróbować ludzkości? No to jeszcze, to co przyjęliśmy, to jeszcze nie jest wszystko. Anarchii. Jeszcze, tak. Czyli tego, jak każdy będzie się rządził według tego, co uważa za słuszne. To znaczy, pewne zarzewia anarchii już były. Już były, z tym, że one jeszcze nie zostały wyczerpane ze swoich możliwości i ciągoty ludzkie ciągle są w tym kierunku. Ale jednak ciągle ludzie uważają, że jakieś zorganizowane rządy, jakkolwiek zorganizowane, ale jednak zorganizowane, są lepsze niż żeby każdy się rządził jak chce. Ale jeszcze przed ludźmi jest to takie marzenie, że ci politycy są głupi. Nie? Jakbyśmy to my decydowali, to na pewno byłoby lepiej. No, zdecydowanie to. I Pan Bóg w pewnym momencie powie, dobra, próbujcie. Tak. I wtedy człowiek sprawdzi wszystko. Nawet jeśli osobiście nie żył w jakiejś dyktaturze, tak? Ale inni żyli. Będą mogli mi powiedzieć, słuchaj, my tak żyliśmy. My nawet za swojego czasu zrobiliśmy rewolucję, żeby to jednak trochę zmienić. Próbowaliśmy najbardziej, jak tylko mogliśmy, i nam się nie udało. To nie okazało się, że ideały mieliśmy szczytne, nie? Ale no nie udało się. No. 7 lat temu obecnie rządzący z pełną furią opluwali tych, którzy właśnie stracili prawo do rządzenia, bo przegrali wybory i powiedzieli, my to wam dopiero pokażemy teraz. Chcecie 500+, damy 500+. Chcecie 13, damy 13. Chcecie 14, 14 wam damy, no. O inflację jest pytali, sama przyszła. W każdym razie, w pewnym momencie też Pan Jezus powie, no dobrze, wszystkiego spróbowaliście, teraz spróbujemy po mojemu. Tak? I to też nie będzie, bo wielu osobom się też wydaje, że to będzie narzucone z góry i koniec. Tak? Ale rozmawialiśmy ostatnio. Ukraina chce do Unii Europejskiej, tak? No i być może się jej uda. Czemu nie? Tylko, że szybka ścieżka przyjścia to ile trwa? No tak, mówią, że przynajmniej kilka lat, jak nie jest 10 lat, bo przecież trzeba dostosować prawodawstwo. No tak. Trzeba dostosować różne warunki, tak? Tak. A Królestwo Boże, Biblia mówi, zacznie się od Izraela. I później to nie to, że Izrael będzie robił wojny podbojowe i będzie zagarniał kolejne części świata. Nie. Tam jest mowa, że Królestwa Ziemi będą przychodziły, żeby się przyłączyć do Królestwa Bożego. Prosiły Izrael, weź się nas pod swoje skrzydła, bo u was jest pokój, a u nas... Pokój, dobrobyt. I tak Królestwo Boże będzie się rozszerzało. I oni tam na pewno nie będą mieli szybszej ścieżki przyjścia, niż Unia Europejska teraz ma. Tak, trzeba będzie warunki dostosować się do warunków. Także nie liczcie, że to Królestwo Boże to nadejdzie już i bardzo szybko. Tak wszyscy by chcieli, nie? W niesprawiedliwym czasie, trudnym. No dobrze, czy jeszcze ktoś jakieś myśli ma tutaj? Ale to będzie utęsknione i jak później ludzie zauważą dobre skutki,
na zdrowie, to będą tego strzec i pilnować jako drugocennego skarbu. Bo ciężko wszyscy przeżyli to wszystko. Na własnej skórze. Tyłek wolał i wiele razy. I jeżeli trzeba będzie to utrzymać, to będą w stanie wiele zrobić, żeby utrzymać to, co jest dobre. Bo wiedzą, że alternatywy, każda z nich się nie sprawdziła. Wtedy, pod koniec tysiąclecia, bo ten, już mówimy, że ten, ta litera opowiada czasach, o czasie nawet już po końcu tysiąclecia, kiedy już ludzie to przeżyli, kiedy już doszli do tej doskonałości, kiedy już doszli do takiego stanu, że mają to przemyślane. I kiedy dla tych, którzy będą tak jak jest opisane w tym wersecie, to oni już po prostu no, zrosną się z dobrymi zasadami i będą żyli wiecznie. Czy jeszcze ktoś jakąś myśl ma? Coś jeszcze dodać? Krótki tekst, ale wiele myśli. Ja mówię, wiele myśli. Jest nieodmiennie dla mnie zaskakujące, że tak króciutki tekst, a tak wiele myśli w nich jest. Także dziękuję bardzo za rozważania. W tym miejscu kończymy. No i cóż, zapraszamy w czwartek tych, którzy mogą, mają ochotę, a jak nie, to w przyszłą niedzielę. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.